W pierwszym wejściu będą dwa mecze, jeden po drugim, a w drugim wejściu będą dwa mecze do środkowej kieszeni. No dobre, bicie gorzej troszeczkę, więc możliwe, że Jamie Clark na początku tego spotkania jednak zagra tylko Jamie Clark one. Spotkanie już rozpoczęte, to... Mark Williams, bile biał. Przechodzi. Pewnie nad tym zastanawia się Mark Williams, gdzie spozycjonować, żeby jej nie wystawić. To musi się oprzeć o przerwę. 4-0 z Peterem Eblonem, gdzie nie padł ani jeden break powyżej 50 punktów. No męczył się niemiłosiernie dziwicznego snookera. W kolejnym meczu już jakby liderzy wzięli się ostro do pracy, używając żelazka, aby grać na takiej pełnej parze, na takich półprzesunięciach. No po to właśnie to sukno musi być szybkie, żeby unikać obejście stołu przy niebieskiej, która stoi na środku, a biała z odwrotnym kątem gdzieś na dół stołu podbić od dolnej góry. Środkiem kieszeni to wszystko zaczyna wpadać. Bardziej na prawo wysuniętej, na środkową kieszeń, wtedy byłaby pozycja do drugiej z nich. No i nie ma nic. Żółta albo zielona. Mark Williams, 30. Zrobił Mark Williams. Ale zdziwiony jest tą decyzją Jamie'ego Clarka, bo będzie zagrywał na odstaw. No a jednak mimo wszystko była ty bila bezpieczna, wydaje mi się, do lewej narożnej kieszeni. Miał ją dostępną na pewno. Ostatnią urodziny obchodził no 10 dni temu, także można uznać, że grała swój zaległy urodzinowy prezent. O, po raz kolejny próba odstawnej. A nie wbicia. No jeszcze powinna polecieć blisko bandy. Biała to tym niełatwe złożenie się do białej. Ale sporo się pomylił Jamie Clark. No a drugim stole w ogóle oczywiście tych stołów jest dużo, dużo więcej. Dwa tylko pod kamerami. Obraz drugiego. A do tego jeszcze Hossein Wafei z Simonem Lichtenbergiem, Tortuan Long z Chen Fei Longiem. W ten sposób chce wyjść z opresji Jamie Clark. Biała, niedokładnie pod głębsze zamachy, może dubel do środka, nie. Tylko w ten sposób. No, nigdy nie byłem zwolennikiem takich zagrań, bo to daje William. Czego waliczek nie robi? Chyba ma mnóstwo szczęścia. Niebieska odcina dostęp do czerwonej przy... No, nie chciał tego zetknięcia z narożnikiem środkowej kieszeni Jamie Clark. Łatwe pierwsze wbicie, ale trudny stół na ten moment przynajmniej. Ale sporo się pomylił na tym wbiciu. Tutaj już nie chodzi o to, że czerwona wpadła, czy też nie, ale... No i nie, to miało być odbicie powyżej różowej na bandzie, dotoczenie do najbliższej wejście ze snookera ma Jamie Clark. Nie wiem, czy to uznał, że przy tej pierwszej próbie już osiągnięcie tej czerwonej jest niemożliwe.
On wybiera dobrze. Ależ bicie. Akcja warta. Oj, chyba jeden. Czyli wdzięczył za poprzedniego snookera Williamsa. Wcięta przede wszystkim prawa banda. No, dzyngiel będzie. Faul. Nie wystawiona czerwona wcześniej. Bliżej środka stołu. Band. Odrobinka. I tak samo. Nie w tą stronę w ogóle. No tak samo. Wreszcie. Ona zaliczona. No, w krzywdę nie ma. To co najważniejsze, czyli umiejscowienie białej na bandzie, wykonał młodszy z walijczyków. Dobrze też od... Taki wózek. Ale to chyba wbicia wózka nie ma, Mark Williams. Blisko kieszeni, tylko blisko kieszeni. No, decyzja do podjęcia, bo tu jest inna czerwona do... Boże, jak pięknie. Albo i nie. Brązowa. Jeżeli odcina czerwoną, to jest super. No, zobaczymy, bo możliwe, że... No, może tam sporo tej bocznej rotacji, może... No, chyba o niebieską zahaczy, tak czy inaczej. A, się wymieniły. Biała zastąpiła niebieską pod bandą. I znów break w postaci. Też biało. No, to spychanie czarnej wysokiego koloru na bandę. Może uznał, że wystarczy, wystarczająco dobrze stoi różowa biorować. Trochę mi się przypomina, patrząc na początek tego meczu, Kasper? Taktyka, nie, to mecz O'Sullivana z Wenbo, który od samego początku postanowił robić taki pała i nie dać możliwości rozgrywania robiących breaków. No i wówczas tamta taktyka zadziałała znakomicie. Także nie jest to snooker do... Ogląda i tak chyba na pierwszy plan, ale teraz kapitan odbicza Jamie'ego Clarka. Na pierwszy plan przypomina mi się frame decydujący. Znowu akcja za jeden, a tylko czerwonej. Ponownie dotoczenie do żółtej. No, chyba powinno być do... Przy takim układzie dotoczenie do tej czwórki czerwonych to tak jakby w bizona nie trafić kamieniem z metrowej odległości. No, zobaczymy, czy ta czerwona nie popsucie bili niebieskiej. No, ale tą czerwoną ma do zaatakowania, zdaje się. Ojej. Mark Williams. No tam wiele miejsca nie było, ale dokładnie tyle potrzebował. Ale tak już wiedział, że ta biała może stanąć w takiej pozycji, że nie będzie miał do tego. A ta reakcja Marka Williamsa zaraz po wyprowadzeniu kija, zaraz po tym, jak zobaczył, że wpada czerwona, zdał sobie sprawę, że... Jak źle. Czy dobrze? No właśnie. Bardzo dobrze, patrz. Przeprosił za to zagadnienie. No to tak jeszcze różową zepchnął do bandy, czarną, później dopiero różowa. Jamie Clark, 6.
No doskonale. Jeśli nie wpadnie, to doskonale. Tu odcięta zostaje spod prawej bandy. Ale zdziwiony jestem decyzją tutaj. Moim zdaniem było miejsce na tyle miejsca obok zielonej, żeby zagrać od dolnej bandy i dotoczyć. No i tak wyszło nieźle. Do wzięcia pod uwagę Jim Clark. No też oczywiście może trochę przekłamywać kamera. Ten obraz na pewno ma inny Jim Clark stojąc przy stole, aniżeli my w studiu. Spore to cięcie, więc zobaczymy, czy właśnie tak, czy jednak tylko odstawna w wykonaniu Marka Williamsa. Wystawna. Nie jest to takie łatwe. Kieszeń z takiego kąta jest dosyć mała. O, w ogóle nie grał. Pewnie nie grał ze stopbolem. Poprowadzić białą, zagrywając ją w sam szczyt. No, nie jest źle. Kolorowej bili. No, kąta sporo jest na tej czerwonej, także przy dokładnym wbiciu nie powinno być z tym problemów. Jest nieźle. Nie jest kąt. I znów chyba wyzwania Jimmy Clark. No, jedna trafiona, tak stanęła nie najlepiej dla 25-latka. Niby wybita spod przedstawna. W tym momencie. Jamie Clark. No tyle, że nie najlepiej. No to zdziwiony jestem decyzją, bo mam wrażenie, że tam kąta trochę było na wyprowadzenie białej na górę stołu. Pełny kontakt, chyba już zniecierpliwiony tą pierwszą partią Mark Williams. Ależ ładnie, nawet chyba zbyt dobrze. Musi być szybki, aby móc zagrywać w ten sposób. Grać, nie grać, rozłożone na raty. No to jest bardziej pytanie takie, żeby właśnie nie dać możliwości wbijania czerwonej i później możliwości ustawienia snukera za różową, odrzewoną. To brązowa, w tej chwili taką bilą, na której będzie mógł się pomylić Mark Williams. Wyjście z brązowej do niebieskiej też będzie potrzebne trzykrotnemu mistrzowi świata. Ciekawe. Z ręki. Ależ cudo. Ileż tam musiał tego odwrotnego boku, jakby boku dobili w tym przypadku, no i będzie wędrowała brązowa bila. No, w dobrym położeniu jest teraz Mark Williams, posiadając te 9 punktów przewagi, bo co by nie robił oczywiście Jamie Clark, to czarnej również będzie potrzebował ze stołu. Wyżej musi się odbić brązowa, żeby niebieska, przecież żeby dotrzeć do niebieskiej. Niebieski. No to będzie się wiązało jednak z jakimś tam pewnym ryzykiem zostawienia brązowej. Dlatego mocniej Mark Williams niby spróbował wbić, ale też na bardzo duży dystans pozostawić bezpiecznym.
pisze, ani Mark Williams. No to też nie jest tak, że nie do zaatakowania ta brązowa. Mhm. Kieszeni do niebieskiej pozycji nie ma, ale możliwe, że tutaj właśnie można zagrać snookera za różową i za czarną. No ta bliskość różowej idzie na korzyść Marka Williamsa, ale w niedalekiej przyszłości, o ile w ogóle taka nastąpi. W myśl zmian w przepisach, jeszcze parę miesięcy temu sędzia nie mógłby ogłosić misa, jakby powrót do tego, co graliśmy wcześniej, czyli ale ktoś poszedł po rozum do głowy i przywrócił poprzednie przepisy. Oczywiście przy kolejnym faulu już misa być nie może, gdyż niebieska była miną robiącą. Miał ją teoretycznie do bicia, czy do środkowej, czy do zielonej kieszeni. Ale tego snookera również miał do ustawienia. A teraz łatwą niebieską. Mark Williams 5 and the first way. Biedakowi lokalizacji, kiedy były grane eliminacje do turnieju World Open, zamiast trafić do właściwego Barnsley, trafił do małej mieściny pod tą samą nazwą. No co? Dzisiaj w ostatniej sesji będzie grał Neil Roberts. No, czyżby dubla będzie mierzył, zagrywał? No, miał być dubla, ale trącił czerwono z tych luźnej czwórki. Na środkową kieszeń miał ją Jamie Clark. Uważać przy okazji musi Mark Williams, aby nie sfaulować tych tylnie na czarnej bili. Przekątnie niebieska z punktu, zostawienie białych gdzieś tam na środku stołu, jeszcze do tej luźnej, no, mocno skrysowany Jamie Clark. Prawa ręka, lewe oko mocno na tym lewym policzku prowadzi. Takie coś ma, no, kilku zawodników, kilkunastu można powiedzieć, i O'Sullivan, i z takich bardzo widocznych. No pięknie. Piękne rozbicie. Będzie niebieska, będzie różowa, będzie wysokopunktowa antybohater snookerowych newsów. Nie tak dawno temu w sumie. Ups. Próbując wycofać białą do różowej lub do niebieskiej. Oj, nie wiem, czy to nie było z faulem przypadkiem. Dziwnie się zachowała biała bila. Rozbijając jednocześnie stół, pozostawiał Williamsowi. No na razie na pewno swoją uwagę musi sklisko lewej bandy. Będą sporym utrudnieniem, no ale o tym oczywiście ma.
9. Strzeli ma Mark Williams, żeby uzyskać pozycję, no nawet do trzech na opartego można. 25. 33. Później ta druga, która stoi blisko lewej środkowej kieszeni, na wtórlanie, ale trzech na pewno nie. Ale zostawienie kąta, przy którym biała pakuje się w stronę był, na pewno dla niego nie taka straszna. Ten kąt jednakże na różowej nie był z próby wybijania tej czerwonej, ale pomylił się teraz. Mark Williams. 46. No zobaczymy, jaki pomysł będzie miał Jamie Clark na rozegranie. No tu mniejszy kąt na czarne powinien być uzyskany z tej problemy. No i też miałem okazję właśnie od Adama powiedzieć. Chociażby początki turnieju PTC, początki turniejów całego cyklu, kiedy grano, niejako kłóciło się to, tak, niejako kłóciło się to, ja to akurat z problemów z tym nie mam. Takie czasy są, że ta tatuaże to już nikogo nie idzie, to wszystkie, no nie wiem, ozdoby można powiedzieć. I w kolejnym sezonie grane były długie koszule. Już. No dobrze, teraz Jamie Clark tutaj na koniec tego swojego podejścia, jeśli chodzi o odstawną. No jeszcze może odpowiedzieć na to wszystko Mark Williams, chociaż dostęp do czerwonej Jamie. 14. No może za czarną się schowała. Foul. The miss. Jamie Clark, taka decyzja. Chyba jednak na wbicie jest. Fajna jest również pierwsza runda. Dzisiaj skompletujemy 32 pary, czyli 64 zawodników rundy drugiej, która zostanie całkowicie rozegrana. Dwa mecze, zdaje się, będą rozgrywane. Jedna 16 i jedna 8. Bieskiej. Wcale nie takiej łatwiej będzie potrzebował został Jamie Clark. Będzie idealnie do zielonej, brawo. No i tutaj kluczowe dwa zagrania, już nie chodzi o samo wbicie zielone. Będzie dobrze. No, nie idealnie blisko górnej bandy. Nie trafia Jamie Clark. Jamie Clark. Spojrzał jeszcze nerwowo na 12. Nie trafia również Mark Williams. Za chwileczkę koniec. 5. Ciekawy jestem, czy będzie podchodził. Chyba nie. Partia poddana przez Mark Scott. Partia trzecia otwiera Mark Williams. Przez niego. No bez konsekwencji, jeśli chodzi oczywiście o wystawienie.
No nie jest to porywające tempo, godzinę gramy tutaj. No jesteśmy właściwie na początku. Dopiero na początku. No nie ma bicia, tylko oczywiście namuśnięcie tej czerwonej i wyprowadzenie białej na górę stołu będzie zagrywał Jamie Clark. Oj, tu musi odciąć tą czerwoną, która blisko na rożnej kieszeni się. Z boczną rotacją zagrywa z podniesionego kija Mark Williams. No nie wyszło najgorzej, bo z tyłu. Sporo tych odstawnych, właściwie chyba tylko z jedną próbą wbicia na Williamsa. Ale super odstawna Marka Williamsa. Nie chciał wbijać, a tam nie ma pewności przy braniu pod uwagę na trafienie tej prawej czerwonej. A Jamie Clark, no nie mając specjalnie wyboru, dał z siebie ile tylko fabryka dała. No i jako tako bezpiecznie jest. Dużo tej wstecznej rotacji z się doturlasz do tej skrajnej prawej czerwonej przy dolnej burcie stołu. Koniecznie z prawej strony. Ani z prawej, ani z lewej. No i tu się może okazać, no nawet to łatwiejsze rozwiązanie, czyli dotoczenie bezpośrednio do tej wspomnianej bili. Oj, 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 oj. Drugi błąd na onej teraz. Minęła. Z strony licząc, tak na ścięciu i po tej czerwonej, która stała blisko środkowej kieszeni, możliwe, że byłaby właśnie do niej możliwa do wbicia. W ogóle nie rozpatrywał tego Jamie Clark. No nie będzie na pewno. Chociaż... Jak na dotoczenie, tyle że. Pierwszą partię mieliśmy taką długą, 30 parę minut, teraz. I to słabi. Dokładnie, bo tu jeszcze bicia nie mieliśmy w tej partii. No to do złudzenia to zaczyna przypominać Stuarta Bingama, jeśli chodzi o tempo, jeśli chodzi o odstawne, też jest. Na górnej bandzie. No właśnie, a tak już żeśmy powrócili do spotkania Kacpra, no to też pewnie warto wspomnieć, bo nie wszyscy może znają wynik. Wczoraj ze Stuartem Bingamem. Są tacy? Jeszcze lepsza gra drugiego naszego krajana. Adam Stefanow pokonuje Lukę Bresela i właściwie no, nie pozostawiając żadnych złudzeń, kto był lepszy w tym pojedynku. 4-1, też po naprawdę kapitalnej grze. Natomiast jeszcze jedno, no to przede wszystkim do tej pory Filipiaka, kiedyś z Davidem Gilbertem na PTC w Warszawie wbitą. Tak mi się wydaje, że to było PTC. Tak, tak. Rundę przebrnęli, bo już była taka historia na początku.
To były eliminacje do Riga Masters. Fakt, że bez publiczności, bez splendoru, bez kamer, bez niczego. Zwykle zepchnięty gdzieś pod bandę. O, mamy Williamsa. A propos tych setek jeszcze, Kacpra Ushona Murphy'ego, ale to, co wczoraj zrobił Kacper... Znaczy Adama nie widziałeś. Adama nie widziałem, a Kacpra akurat miałem okazję komentować po tym. Barwość, no błąd moim zdaniem decyzyjny, ale nie ja podnoszę tego konsekwencje na szczęście. Dobrze się ta historia skończyła dla kilka kieszeni. No a później jak był dobry podkład, było równe 100 punktów. Cieszy fakt, że tak szybko Kacper zaczyna się oswajać z tą atmosferą, że to już pierwsze wszystkie spotkania są dobre w jego wykonaniu, ale potrafi, no momentami, ale no troszkę zabrakło. To drugie skompletował akurat wczoraj Adam. W Polakach na razie w tym komplecie dość, jeszcze będzie okazja, żeby powspominać o tym, co się będzie. Nie jest znane, ale spojrzę, bo może dzisiaj wieczorem już grał, czy dzisiaj rano, przepraszam, już grał i Adam, już momencik, mecz 52, Louis Hitchcock na godzinę 15, czyli za chwileczkę może zaczną grać, albo już turlają bile. Porównać. Także ta trzecia runda jest jak najbardziej w zasięgu, ale będzie łatwiej, jak dobrze zagram, to wygram. Nie, to jest chyba właściwe podejście. 55. No tak, machnął ręką w stronę różowej, bo rzeczywiście liczył. No tu warto zaryzykować, bo po pierwsze nie jest aż tak trudna, a po drugie ma mecha też trochę czerwonych. W wykonaniu Marka Williamsa. Mark Williams? 61. Jeszcze zablokowana czarna bardziej, a jeżeli nie po kątach, to po prostu pod bandami. To trudne zadanie na ten moment przed Jamie Clarkiem. Ten układ naprawdę bardzo wymaga tej ewentualnej walki o powrót do partii. One. Nie dubel, bo przecież kolorową w tej chwili gra Mark Williams. No to jak czerwone ma już porozstawiane pod bandami, czas się zająć kolorowymi. Bilę czarną. No nawet z próbą. No nie wiem, czy to było zamierzone, czy nie. Wbicie do zielonej kieszeni dublem. Ale to co najważniejsze, uzyskał teraz czym. Oj, fatalnie teraz Mark Williams. Tutaj musi zostawić grę na dwie inne uderzenia. No, a że nie wyszło, to już inna para kaloszy. Oj, na białą uwagę, nie, biała nie wpadnie. Żółta zepchnięta. Pozycję do czarnej miałby zawsze. No, pomylił się jednak na tym zagraniu, tak jak również teraz na wbiciu czarnej. Zresztą 49, także... A dziwnie. No też dziwnie, że grał. No, też i teraz nie powrócę wiem, do twojego pytania, do twojego stwierdzenia. Kto tu komu... Dlaczego nie próba teraz zniszczenia czarnej? Tylko niebieskiej, bo z czarną jednak cały czas ma na zwycięstwo jeszcze Jamie Clark punkty na stole. Zamknięcie tej partii, ale... No tak nie do końca zgadzam się jednak mimo wszystko z rozwiązaniem. Marko Williams. Тщательная подготовка к удару. Сначала корпус наклоняет, потом уже и голову. Ну, привычка. Вот, если теннисные такие манеры подачи.
Опять черный к борту у нас уже после второго удара. Но все-таки такой черный еще как-то можно будет при случае сыграть. Но пока... Заменить Кларку. А тот Шарпау от игрушу едва не упал. Ой, молодец, Марк. Молодец, забил. Но выход, выход не состоялся. Зеленый ставит Марк Уильямс. Марк Уильямс, one. Резал. Далековато от трех бортов, попадание снизу. Ну, может, так и планировал к нижнему красному. Он ввел биток, получилось-то все в итоге удачно. Но при попадании в левый шар мог он же и выйти на игру. По-моему, в каждом фрейме есть штрафные очки. В четвертой партии пока только был один фол. Ну, очередной невзрачный удар проводит Марк Уильямс. По левой стороне он надеялся попасть. Вроде второй справа красный опасный, но нет, Кларк отыгрывается. Они видели шару правой лузы. Да? Видят через черный борт. Но не попал, не попал, Марк. Черный из мезо было. Счет пока устраивает. Да, игра вряд ли может устроить, но не должен начать дергаться Марк Уильямс. Ну, я... Но вот терпение лишь бы не отказало Марку. Вот, вот приходится какие удары делать. Так, у нас один матч. Сказать, да, завершился. В китайском дерби Лю Хаотянь уступил более опытному Анди Джану. 4-1. Вот Пано сейчас в атаке Джао. Еще один неудачный удар. И вновь, ну, правый шар надо играть. Надо. Тут сравнять. 32 очка перевес. Все-таки был шар для атаки поинтереснее, но не забил. Единственным Брэндоном Сарджентом. Атака Уильямса. Ну, попади ж наконец, да. Есть выход на верхний красный. Сложности в этой позиции, они связаны с не очень удачным расположением дорогих цветных. А биток-то не очень слушается пока Марка Уильямса. В среднем, по-моему. В угол, да. Перекатил. Да. Но перерезал Марк. И серия не получила продолжения. Расположение изменилось бы. Положение розового и других шаров. Наигрался коричневый, так. Вчерашний матч. Вот. Ну, кто-то из звезд играл и тоже вот примерно такие показатели были. 85. Много отыгрышей. Так, нудный матч, долгий, а сыграно всего 3 фрейма. Причем... Ты в розовый пустить биток. Конечно, и нужно. Ну, в розовый не попал, и ничего. Так, что это за удар? Там шар проходит? А, проходит, проходит. Так, ну, хорошо, что так. Но это на очередной удар, а дальше? Очень плохо, что черный перекрывает путь вот красным. Розового.
18. Ну, угол. Контакт-то был, неплохой контакт, норный, это уже интересно. Это... Ну, молодец, Кларк. 25. Ну, тут напрашивалось такое, это естественно. Второй справа красный. Смотрите-ка. Нет, это левый красный играется. Мягкий, хороший удар, но... Плюс 23 пока. 41. Никуда не торопится, но сохраняет хладнокровие. Даже вот в те моменты, когда казалось, что серия оборвет очки, это все одна серия. Ну вот теперь от него последует. А может быть и трехзначный станет, но два бортовых есть. Фреймбол был. Остались два бортовых и ничего хорошего. Дабл. Уильямс, по-моему, провел математические расчеты и понял, что... Джейми Кларк, 70. Так. Не стоило попадай. Отыгрыш. А он даже так попробовал в сторону луза направить. Красный шар не получилось. Зуй. Но чтобы не терять дополнительные очки, надо бы играть черный. О, нет. Теперь точно конец фрейма. Два-два у нас испытывали проблемы определенные, но заканчивалось все для них благополучно. Завершится ли тут все благополучно для... Побочный такой показатель. Он далеко не всегда отражает дабл. Но дальний красный опасен. Ну, поэтому не дабл, а игра в правую среднюю. Но кто... Первым покажет дальний красный. Сложная борьба, когда... А отката простого тут... Не... Ну да, на черный борт, конечно. Что-то я... Здесь уже не до подката. И все-таки опасный второй справа красный был. От него отыгрался... Уильямс, вот теперь можно подкатить. Завести биток за черный. Но все равно есть возможность красным. Вот чуть тише бы сыграл. Но вот сейчас и за черный, чтобы не было подката. Нет, опять сильно, по-моему. Нет, нет, нормально. Поссорились подружки. Или одну так увлек матча. Матч Дональдсона с Синтуном. А Кларк-то сыграл кросс-дабл. Тут есть где создать фундамент для победы во фрейме, набрать много очков. Хороший выход на шар над розовым. Сейчас-то, вот после того, как дали эту статистику, Джейми заиграл гораздо лучше. Серию провел в четвертом фрейме сейчас. 50. Есть что играть. Шар левее розового, там правый, красный. Так что
Попривине. Не переходи. Ну, этот многострадальный путь, он такой способный. Один финал, другой. Но только второе место. Вот сейчас... Шестой раз проиграл бы. Ой, может упасть. Сэр. Нет. Джейми Клок. Все удалось. Удар по отыгрышу Уильямса. Он пытается направить шар в левый угол. И не дорезает. Да, Синтун, похоже, проиграет. Дональдсон 32 очка набрал. Ошибся. И на сложный удар, может быть, необоснованно пошел Синтун. Не от группы, а от одиночного красного отыгрывается Марк. И тонкое попадание. Хорошее попадание. Второй справа. И это похоже на атаку. Это проводка есть, но промах большой. Ну вот тут уверенность вступление в атаку. Уильямсон даже дальше бросил взгляд. Вот. Ну это он перерезал. В целом. Красных. Ну нижний и верхний надо рассматривать. Будет поэтому... Что-то должно быть. Надеемся, что... Сократить отставание в счете. Сократить розовый на отмет пару. Не... Ну, должен разыграть Марк. Так что вот прям... Надо пока разбираться вот с этими красными, да, к моменту мы с вами дойдем вместе с Марком Уильямсом, а пока... 31. В матче, когда встречается... Ой-ой-ой-ой, ну что ж такое, Марк? Дина, молодые китайцы, когда играли, и частенько добивались успеха. Потому что такая радость, вот, ну, ясно, Дин для, ну, там, со Стивенсом, например, ну, с, это, с кем-то, подчеркиваю, ну, я тут хозяин положения, ну, сейчас-то будет контакт. Ну, раз молчит рефери, все было нормально. Очень любопытная ситуация в матче Синтуна с Дональдсоном. Решающий фрейм. Дональдсон имел 64 очка, был перевес. Падает синий, штраф 5 очков. И получается 59 очков преимущества, 59 преимущества, 59 на столе. И с этой ситуации сумел выиграть фрейм Синтун. Эту партию будет вдвое ближе. Победе в матче. И позиция острая. Здесь опасный шар. Нужно как-то можно использовать. Ну, молодец, Уильямс. В этой позиции он такую проводку нашел. Опасно, желтый на пути. Ну, более-менее, но второй слева красный. Надо забивать, конечно. И молодец. Уильямс синий. Неподалеку от зеленой лузы. Это восьмой удар будет. Вот, начиная. 7. Верхний шар. После вот и при хорошем выходе. 11. Так. Левше, правый, красный, да, спокойненько идет. 14. Плохо. Но
После красного-то опять будет недорогой цветной. Сейчас плюс 20. Фреймбол. Нет, другим путем идет Уильямс. Вот, что он коричневый будет играть, но... Концовку фрейма с... ну, хотел я сказать, здорово. Может упасть. Нет. Ошибается. Ну, все. Тут надо сдаваться. 3-2. Впереди снова Марк Уильямс. Шестой фрейм. Натужно все пока для Марка Уильямса. Еще неизвестно, как все закончится. Удачно выступает на этом турнире, на English Open. Три предыдущих захода и только четвертый раунд 16 года. Это лучший Лисовский и Джоу Юилуну. Нет, вот у Кларка были в начале хорошие дальние удары, а в какой-то момент произошел... Уильямс это гораздо более уверенный шар, да, и Марк Точи. Выход на правую среднюю. Так, красный хорошо, есть шар в левую среднюю, прекрасный. Но он пришел к нам только на шестой фрейм. 15. Нам это первая фаза брейка позади. И теперь Марк Уильямс никуда не спеша будет двигаться в сторону победы. Отличная позиция. Доступен и черный, наконец. 22. Запускает матч двух опытных игроков. Марков или нет. Очень хороший игрок, и приятно за его игру всегда смотреть. По коррекции зрения была проведена, и проблемы да. Зрения, ну, снукеристов. По плееру будет транслироваться, так что можно будет оценить игру. 44 очка Уильямса. Вообще пара очень много интересных в первом раунде. Да, сетка на 128 человек. И, ну, далеко не всем повезло со жребием. Вот тот же Магуайр попал на чемпионат. Да, при том, что впервые на этих турнирах посев был на 13-18, например. Ну и так есть тут в первом раунде интересное противостояние. Тоже, вот уже набирается, наверное, матчей 5, где серьезное сопротивление. Ну, везде даже, по-моему, так получается. Несмотря на счет 4-0 в матче Трамп-Эбден, то матч выигрывает Марк Уильямс. Вот он, матчбол был сыгран только что. Ну и по ходу матча потренировался, что-то вспомнил, ощущения прежние вернулись. Нет. Ну, выиграл Кехила. До сих пор отзвуки победы Кехила на дроне на чемпионате мира. Но он начал свой первый матч в Риге, и после этого только поражение. Так что кураж прошел. Выясняется, что Кехил не очень-то готов к профессиональной карьере. Но... Каких красных нужен для сотни? 92. Ну... На левый выходит левый под левую руку, да. Удобную. Это удар. Да, да. В ходе этого сказать, что будет сотня Уильямса, это казалось вообще невозможным. Ну и сейчас хорошо. И тут попадает. 108. Есть. Выход хороший, стандартная концовка. 170.
475, это отчет на отметку в 500 брейков. Будь несколько раньше иметь к этому моменту. Он никогда не гнался за сотнями, иным, чем прежде. Ну и прекрасная концовка. Это складывалось не так зрелищно, но 36... 142 очка! Total clearance!